Z Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej witam Państwa, Krzysztof Dymczak. Dzisiaj moim Państwa gościem, można powiedzieć, pierwsza Pani prezes w studio, Pani Agnieszka Tarnowska, klub Skrabajnowice. Dzień dobry, witamy, cześć. Dzień dobry, witam wszystkich. Dolnośląski Związek Piłki Nożnej po raz kolejny stworzył nowy projekt. Projekt bazujący na współpracy i przeprowadzaniu teraz wywiadów z prezeskami w całym Dolnym Śląsku, a jest ich aż 26, bo się nawet doliczyliśmy ostatnio. No właśnie, jest Pani jedną z kobiet, z prezesek w klubie piłkarskim Skrabajnowice. Jak się w ogóle zaczęła przygoda z tym klubem i jak wchodziło się może w buty piłkarskie w klubie Skrabajnowice? Na pewno moja obecność w Skrabajnowice nie jest do końca przypadkowa, ale jakbyśmy mieli od początku to zacząć, piłka nożna nie była nigdy moją pasją ani czymś, co w naszej rodzinie spowodowało, że byliśmy zagorzałymi kibicami. Niemniej jednak za mąż wyszłam za piłkarza i przyszedł taki czas, kiedy przeprowadziliśmy się właśnie do gminy Czernica, gdzie zaczęłam udzielać się dość mocno społecznie na innych gruntach i pewnego dnia do moich drzwi zapukał zarząd klubu Skrabajnowice, co się okazało nieprzypadkowo, gdyż mieli bardzo dobry atut w rękawie. Ja miałam tego świadomość, ale to były odległe dzieje. Skrabajnowice w 1966 roku rejestrowali między innymi mój teść i jego brat. Także to nazwisko Tarnowski już gdzieś w historii tej Skry się pojawiło. I można powiedzieć, że był to zaszczyt, że trafili do mnie. Ale zasługa jest to działacza wieloletniego w klubie Skrabajnowice, który o ten klub dba, lokalnego mieszkańca Wojnowic, pana Ryszarda Antasa, który kiedy spotkali się z poważniejszymi problemami, powiedział: panowie, tam na końcu wsi mieszka pewna pani, zapukajcie do niej, ona nam pomoże. Ja w pierwszym odruchu absolutnie się nie zgodziłam. Był to dla mnie nawet szok, że panowie zapukali do drzwi kobiety. Ale przemyślałam to, tydzień, drugi, trzeci zleciał. Poszłam na pierwszy, drugi mecz, przetarłam ten szlak i podjęłam decyzję po dwóch, trzech miesiącach, że im pomogę. I tak też się stało. Były zarząd spotkał się ze mną, porozmawialiśmy sobie szczerze i 4 stycznia 2020 roku zostałam przedstawiona jako kandydatka do poprowadzenia klubu i nazwę to troszkę kolokwialnie i do odgruzowania go. Początki oczywiście były bardzo trudne, ponieważ pierwsze, z czym się musiałam zderzyć, to ze stosem dokumentów, które były mi zupełnie obce, ale miałam też świadomość, że skoro powiedziałam A, idziemy dalej, zaczęłam to czytać, zaczęłam to przeglądać, zorganizowałam jedno, drugie, trzecie spotkanie z zawodnikami, żeby tak dałam sobie pierwszy ten styczniowy czas na taki rozruch, w co weszłam, na czym stoimy i co należy tu zrobić, bo bazowałam na tym, że raczej miałam zdolności takie promocyjno-menedżerskie i myślę, że ci menedżerowie w tych klubach, mimo iż to jest niszowa piłka, fajnie to brzmi i to jest nasza rola prezesów. I ja na tym gruncie rozpoczęłam swoją działalność, czyli próbowałam ich wypromować, znaleźć osoby, które ten klub kochają albo przestały go kochać, aby pokochały go od nowa. Ściągnęliśmy trenera, zawodników i powolutku to ruszyło. Niemniej jednak w 2020 roku przyszła pandemia i ona mi bardzo pomogła, bo dostałam więcej czasu. I to więcej czasu zaskutkowało tym, że zrobiło się troszeczkę głośno, zrobiło się troszeczkę szumu wokół tej Skrabajnowice, że jednak nie znikną z mapy piłkarskiej. I zgłosiły się pierwsze dwie, trzy, cztery życzliwe osoby mówiące: pomożemy ci. Jednym z warunków, jaki dałam panom, że nowy zarząd zbudujemy z osób, które pomogą na pewno i każdy będzie miał w tym klubie jakieś zadania, na których ja wtedy się jeszcze nie znałam. Teraz po 5 latach już z pewnością prowadzę to, zarządzam tym i wydaję dyspozycje, ale każdy ma swoją rolę. Moją rolą jest działanie to od kuchni,
kolokwialnie kobieco od kuchni, ale dokumentacja, przepisy, zatrudnianie, każdy, kto do nas chce trafić, no musi najpierw spotkać się ze mną, a panowie, którzy mnie wspierają, jest ich 5, jest podział zadań, w miarę to się uzupełnia, regularnie się z nimi spotykam i tak to się zaczęło. Po pierwszym pół roku, kiedy przede wszystkim udało się ustabilizować sytuację finansową w klubie, zaczęliśmy się rozglądać za nowymi zawodnikami. Nowy trener dosyć szybko zyskał aprobatę wśród chłopaków. Zresztą myślę, że nowe zawsze niesie za sobą taki potencjał, że wszyscy są ciekawi, jak będzie i wtedy to jest te twoje 5 minut, ale tam poprzedni trener wykorzystał te 5 minut w 100% i pomógł mi po prostu podnieść ten klub. Swoją wiedzą i doświadczeniem też zawsze służył. I tak pierwszy rok przebrnęliśmy już widoczni, bo zorientowaliśmy się chociażby po frekwencji na meczach, że ludzie przyjeżdżają, są ciekawi, jak to się stało, jakaś kobieta tam jest i zaczęli się interesować troszeczkę moją osobą. A ja skromnie mówiłam, że mam tu swoje zadanie do zrobienia i jeszcze nie wiedziałam, co będzie. Ale bardzo szybko przekonałam się, że Skra Wojnowice nie była takim najzwyklejszym klubem sportowym, jakich jest ogrom na naszej mapie Dolnego Śląska. Pokochałam ich, a oni mnie. I w pewnym momencie zaczęłam ich nazywać rodziną, taką piłkarską, ale zrozumiałam, że są tam ludzie z pasją, dla których warto poświęcić swój prywatny czas i pomóc im małymi kroczkami iść do przodu. Więc pierwszym takim celem było wyprowadzenie tej naszej iskierki z tej B-klasy troszeczkę wyżej, co również zarówno mnie, jak i całą resztę, ten pierwszy wspomniany przeze mnie trener zażyczył sobie, mówi do mnie: pani prezes, od razu pracujemy na wysokich obrotach, ty już masz myśleć, jakbyś była poprzeczkę wyżej i to reszta przyjdzie sama. On robił robotę na boisku i w szatni, ja wzięłam całą resztę. I tak małymi krokami to się zaczęło. Na pewno nie jest łatwo kobiecie, bo ten oddech męski czułam, do dzisiaj go czuję, ale w pierwszych 2 latach mocno. Chociaż dzisiaj już jestem na tyle odważna, że mogę powiedzieć, że nie różni się to wiele, czy jest to kobieta, czy mężczyzna, bo kobiety się naprawdę coraz fajniej i świetniej sprawdzają na stanowiskach kierowniczych. I tak jak pan wspomniał, 26 już kobieta tutaj jest to... Jest prezeską aktywną. Tak. Ja w ogóle pamiętam nasze pierwsze spotkanie tutaj, jak pani w 2020 roku przyszła do związku. Co na pewno zaskoczyło mnie to, że przyszło pani na pewno, żeby się przedstawić, przywitać nam i przedstawić właśnie jako nowy prezes klubu. To też jest dla nas w pewien sposób, można powiedzieć, nawet zaskakująca sytuacja, bo wiemy, że dochodzi do roszad w zarządach klubu. Najczęściej otrzymują tę informację mailowo bądź gdzieś tam przez pocztę. Natomiast nie poznajemy się tak od razu z bliska. Pani stwierdziła, że ta konfrontacja bezpośrednia i poznanie się od razu to będzie też dobra ścieżka i to też pokazało w pewien sposób dużą pewność siebie. Ja czasami dla żartów mówię, że miałam takie wejście smoka. Nie ukrywam, że jadąc do państwa bardzo krótko, właśnie po pierwszym zebraniu, kiedy mnie już powołano, nogi mi się trzęsły jak galareta. Miałam świadomość, że co za tymi drzwiami może mnie spotkać. Nie miałam świadomości, jak zostanę tu przyjęta. Nie było tak strasznie, ale jak pan wspomniał, rzeczywiście trafiłam bezpośrednio do pana. I z boku stał pan prezes, a ja wówczas nie miałam świadomości, że najważniejsza instancja stoi koło mnie i rzeczywiście padło pytanie, a przepraszam, prezeska? Bo ja się natychmiast przedstawiłam. Także wejście smoka było, bo trafiłam na dywanik do pana prezesa na 5 minut i to było te pierwsze moje 5 minut. Więc tak, ma pan rację, ale nie było według mnie w tym nic dziwnego, bo było wręcz to dla mnie oczywiste, że trzeba brać byka za rogi, jechać, przedstawić się, zobaczyć, jaka jest sytuacja, co wy macie do powiedzenia, jak wygląda Skra w papierologii od kuchni, co się dzieje i od tego zaczęłam swoją pracę. W ślad po was pojechałam do starostwa powiatowego i tam również czekało na mnie kilka niespodzianek, ale tam też przyjęli mnie bardzo serdecznie i też z dużym zdziwieniem, co prawda tam obsługiwała mnie kobieta,
ale na hasło Skra Wojnowice zrobiła ogromne oczy. Mówi, czy pani wie, w jakim stanie przyjęła pani klub? Ja mówię, tak, domyślam się, mówię, siadamy. Poświęciła mi bardzo dużo czasu, wyciągnęła materiały, teczki i dała mi też pewien okres do tego, aby wszystko uformalizować, czyli braki w dokumentacji i powiedziała mi, jak to powinno wyglądać. No wzorów nie dostałam, wiele musiałam nauczyć się sama, ale takie właśnie były początki. Ja też wiem, że to nie jest pierwszy pani wywiad, bo nawet zrobiłem mały research, widziałem, że gdzieś tam już pani o klubie opowiadała. Jednym ze zdań, które pani powiedziała, to to, że nie zna się pani właśnie na piłce i dobrze pani zdaje sobie pani z tego sprawę, natomiast pani będzie zajmowała się zupełnie czymś innym, pani się zajmie marketingiem i sponsoringiem i spojrzy na ten klub zupełnie innej z perspektywy właśnie menadżerskiej, ale też można powiedzieć trochę kobiecej. Co pani udało się w ogóle wdrożyć przez ten czas i co zauważyła pani to, czego nie było dotychczas? Już o tych działaniach promocyjnych jak najbardziej opowiem. Myślę, że po 5 latach panowie jeszcze w szatni czasami żartują na temat mojej znajomości już typowo piłkarskiej, ale rzeczywiście łapie oni mnie, a ja ich, mówię panowie, już po 5 latach to nie tak łatwo z tym, bo mam pełną świadomość, kiedy dostaję grafiki przedmeczowe, jak będą grać, jak się ustawiają, co trener zmienił, jakie są roszady. To była dla mnie czarna magia. Były nazwiska, były moje chłopaki, była grafika. Dzisiaj już potrafimy, absolutnie robimy to w wyjątkowych sytuacjach, ale potrafimy nawet swoje 5 groszy wrzucić, że nie do końca może na ten mecz tak powinno być. Dwa razy trener oczywiście ma pełen komfort, jeśli o to chodzi, ale jednak zarząd, kiedy gdzieś tam ten protokół przemyciłam dzień wcześniej, mówi, o nie, chwileczkę, tutaj dyskusja. Dwa razy musieliśmy wejść w te kompetencje. Przeprosiliśmy też za to trenera, bo to są stricte tylko i wyłącznie jego kompetencje, ale no bez przesady. Jestem prezesem, miałam prawo, zrobiłam to, staram się absolutnie tego nie robić, ale już mam świadomość, co się dzieje na boisku. Jest mi też przemiło, bo pracowaliśmy o promocji za chwileczkę, ale może od tyłu, pracowaliśmy nad tym, jak powinniśmy podejmować i gościć sędziów. Już w B-klasie zapraszaliśmy trójkę sędziowską, a nie jednego. I to fajnie zaskutkowało tym, że czasami lecę na ten mecz w ostatniej chwili, bo dawno, dawno temu, kiedy było mniej osób do pracy, to byłam już 2 godziny przed, szykowałam chłopakom osobiście szatnie, koszulki, stroje i wzięłam to sobie wszystko na ramiona, bo wtedy myślałam, że jak ja tego nie zrobię, to nikt tego nie przygotuje tak dobrze. Dzisiaj to się absolutnie nie dzieje. Jadę bezpośrednio na godzinę meczu i to jest przemiłe. Bardzo często spotykam się z panami sędziami, którzy, mówię, bardzo przepraszam za spóźnienie, podaję dłoń, mówię, bez pani byśmy nie zaczęli. To jest przemiłe, to naprawdę byłoby, kilka razy się to powtórzyło. Ale wracając do tej promocji, rzeczywiście tak było. Pierwsza osoba, która się zainteresowała mną, to była pani Aleksandra Szumska, chyba ze Słowa Sportowego, i przyjechała rzeczywiście do Wojnowic. W szatni ją, pamiętam, wtedy ugościłam i bardzo ją to interesowało. Co ty, kobieto, tutaj robisz? I tam żeśmy sobie dosyć serdecznie porozmawiały i to był taki fajny start, że się pojawiła wzmianka o nas. A później trzeba było zakasać rękawy i przede wszystkim znaleźć pieniądze dla tego klubu. Ale pieniądze na ulicy nie leżą i jak wpada obca osoba, tudzież nawet ktoś mógł mnie znać, kojarzyć z poprzednich działań, to nie do końca tak jest, że przychodzisz, mówisz, stary, dam ci to, to, to i to, a ty mi daj hajs. Nie. Więc powolutku, małymi krokami zaczęliśmy się pokazywać, promować tą markę, więc weszliśmy w rzeczy, które nie wymagały nakładu finansowego, w akcje charytatywne, w różne challenge, nominowaliśmy się wzajemnie, nagrywaliśmy filmiki, zaangażowałam w to córkę starszą, która podjęła się właśnie prowadzenia fanpage'a Skry. On istniał, ale przez 5 lat był martwy, więc dotarliśmy do osoby, która go dawno temu założyła, by odzyskać hasła dostępu. I córka to przejęła, mówi, ja się tym zajmę. I to ona właściwie była inicjatorem wynajdywania różnych, no chociażby fundacji, dla których trzeba było czy poskakać, czy pokozłować, czy popompować, zrobić cokolwiek i nominować dalej to, żeby
to się kręciło. Tak zaczęliśmy pierwsze nasze działania promocyjne, jeśli chodzi o Facebooka, i na tego Facebooka najwięcej postawiliśmy, bo uznaliśmy, że jak będzie dobra ilość wejść i odkryć na Facebooku, to sponsorzy się pojawią, bo zobaczą, że ma to wzięcie, a to nie do końca chodzi o te łapki w górze pod postami, tylko o statystyki tygodniowe, miesięczne. Ja nawet się zapisałam w tamtym czasie na taki krótki, całodniowy kurs, jak wypromować się na Facebooku, a konkretnie markę daną. I to mi też bardzo wtedy pomogło. Trafiłam na fantastyczną osobę szkolącą mnie, która różne triki mi pokazała. I zaczęło się od Facebooka. A później rzeczywiście, jak już było z czym pójść, to zaczęłam pukać do lokalnych przedsiębiorców. Okazało się, że wielu z nich wróciło do Skry, bo kiedy widziało, że się nic nie dzieje, nie mają z tego doraźnych żadnych korzyści, promocji, wzmianki, podziękowań, to się wycofali. Udało mi się przez te 5 lat ich przywrócić, więc nie mamy ich tyle, ile byśmy sobie tego życzyli, ale ci, co są wierni, pomagają, wspomagają, w zamian za to na pewno dostają, no dobre słowo to oczywiście, ale staramy się o nich pisać, o nich mówić, są ich reklamy, banery u nas na ogrodzeniu murawy. Co ktoś powie, to tylko taki drobny odbiorca, bo ile tych ludzi na ten mecz przyjdzie. Nic bardziej mylnego. Ludzie przychodzą na mecze w takich gminach jak gmina Czernica, gdzie mamy 3 kluby. Owszem, dzieje się bardzo dużo, bo stowarzyszeń działa ogrom, ale ta piłka jednak przyciąga. Jako narodowy sport, czy to jest B klasa, A klasa, to po prostu łączy pokolenia. I kiedy zaczęły pojawiać się już nie tylko, przepraszam, starzy wyjadacze i najwierniejsi kibice w wieku 60-70 plus, bo to oni pamiętali, że tu tam ta Skra grała i było. I Tarnowcy prowadzili. I Tarnowcy byli. Zaczęli się pojawiać ludzie napływowi, ludzie z dziećmi, rodziny całe, kobiety, co wtedy uznałam, mamy to, bo są już ludzie, są kibice, to już jest kolejny krok. No i później zaczęliśmy myśleć, czym zabłysnąć, czego nie mamy dookoła, tudzież było to dookoła, ale szanse może nie były zbyt duże, to właśnie akademia. I wymyśliliśmy, słuchajcie, zacznijmy szkolić dzieci, bo dzieci są zupełnie inaczej odbierane wśród sponsorów. Jest gro takich sponsorów, którzy mówią, Aguś, my na te dzieci chętnie, rozwijaj te dzieci, pasję, sport, rywalizację. Co ci się uda, zbudujesz, zobaczymy jak to dalej pójdzie i będziemy to wspierać. I rzeczywiście pierwsza grupa dzieci, to były dzieci w każdym wieku, ale taki miszmasz, który przyszedł na pierwszy trening, wtedy pomyślałam sobie, nie, to nie wyjdzie. Ale minęło miesiąc, drugi, trzeci, przyszły wakacje, zrobiliśmy projekt darmowe wakacje lato ze Skrą. Poszliśmy rzeczywiście, poprosiliśmy ówczesnego wójta o wsparcie. Ja mu obiecałam, że poza promocją zrobimy coś super, hiper dobrego, bo objęliśmy opieką 2 grupy dzieci, 2 razy po 30, także 60 dzieci spędziła wakacje na Skrze całkowicie nieodpłatnie i to ruszyło wtedy. We wrześniu była pierwsza tak zwana lawina zapisów, gdzie mogliśmy stworzyć 3 grupy, no 2,5, ale prawie 3, co już po 7 miesiącach ktoś powie, że to bardzo długo, ale to przypominam, jest mała wieś i ciężko było do tego odbiorcy dotrzeć. Udało to się po tym projekcie, no i wtedy zobaczyłam, że taki projekt tutaj pomogła gmina, ale że trzeba wyjść na zewnątrz. I zwyczajnie zaczęłam szukać tych środków na zewnątrz. Jak to zrobiłam? Nic specjalnego. Google, co można wyciągnąć, gdzie tych pieniędzy szukać. I tak się zaczęła nasza historia, że zaczęło być o nas głośniej, bo z pierwszych pieniędzy zewnętrznych z województwa, z poprawy bazy sportowej pojawiła się nagle trybuna. Pojawiła się przepiękna, chyba do dzisiaj najlepsza w okolicy kosiarka. Coś, czego nie było, trzeba było pożyczać, chodzić do ówczesnego sołtysa. Później zaczęliśmy rozwijać ten teren rekreacyjny wokół boiska, żeby przyciągać tam ludzi. Zrobiliśmy tam siłownię plenerową. 2 lata temu zrobiliśmy ale małe boisko do koszykówki. Czyli zaczęliśmy tworzyć miejsce nie tylko dla piłkarzy i dla osób, które chcą przyjść na mecz, ale że jak przyjdą, dziecko pobiegnie na plac zabaw, mama pójdzie poćwiczyć, tata siada na trybunie, ogląda mecz. Albo odwrotnie. Albo odwrotnie.
Ale to, co pan pytał, czego na pewno nie było. Nigdy nie było, oczywiście piłkarze byli ubrani, była jakaś marka, było jakieś logo na ubraniu, ale nigdy nie było czegoś takiego jak gadżet klubowy, więc zaczęliśmy w to inwestować, zaczęliśmy dawać to najpierw naszym chłopakom grającym, później to promować najpierw wśród naszych mieszkańców. Pojawiły się bryloczki, bidony, gadżety, czapeczki, szaliki i to też zaczęło iść. Ale tutaj widać już po tych kilkunastu minutach rozmowy zupełnie faktycznie inne spojrzenie na klub, bo możemy rozmawiać o klubie właśnie nie tylko i wyłącznie o aspektach sportowych i też właśnie bazując na działaczach, z którymi już miałem okazję rozmawiać, to zazwyczaj właśnie bazuje to na stricte rozmowie sportowej, czyli wyniku, jaki jest na boisku, tabeli końcowej, bo wiadomo, że sukces to też powoduje ostatecznie wzrost popularności danego klubu, natomiast jak widać, można też w inne zakątki i dziedziny w ogóle zaglądać. Tak, i troszkę nieskromnie powiem, że mam już taki feedback, że to się ludziom podoba i na zewnątrz też to jest widoczne. Bo jak zaczęliśmy rozmowę od kobieta w sporcie, ja myślę, a nawet jestem przekonana, bo zwyczajnie to czuję, za co dziękuję otoczeniu, jest szacunek, zbudowałam go, że jednak to nowe spojrzenie nie było takie, a kobieta ich wzięła, Bóg wie co ona tam sobie wymyśli. Ale naprawdę można to zrobić i panowie z okolicznych naszych, no chociażby z naszej grupy, budziłam ciekawość i czułam to na plecach, że trzeba się dobrze zaprezentować, że gdzieś jadąc na mecz nie bać się podejść, przedstawić się tym innym prezesom, podać rękę. I to rzeczywiście się spełniło, że przestałam być anonimowa. I ludzie mówią, a pani Tarnowska, to ja do pani zadzwonię albo oddzwonię, albo pani do mnie przyjedzie. I rzeczywiście chyba największym pierwszym sukcesem, jeśli chodzi o aspekt finansowy, było kiedy zgłosiły się zupełnie dwie obce firmy zewnętrzne. Czyli takie, do których ja bym nigdy nie dotarła sama, bo zobaczyli, co się u nas dzieje. Wracam do tego Facebooka, niemniej jednak chyba w drugim roku powstała profesjonalna strona internetowa. Ona obecnie jest wyłączona, bo myślę, że tak w okolicy styczeń, luty, marzec będzie przebudowana. Ale to też był kolejny aspekt, nie chce się ludziom tego robić, to zajmuje czas, to kosztuje, a ta strona w pewnym momencie uznałam, Facebook Facebookiem, strona jest ważna, bo chcąc wejść troszeczkę dalej i komuś, no wizytówek nie mamy, ale mówimy www.skrawojnowica.pl, zapraszam, tam wszystko jest. I to też wzbudziło zainteresowanie, że zbudowaliśmy, chyba w okolicy nikt nie prowadzi, oprócz fanpage'y, typowo strony internetowe. I też się zgłosiła firma, mówi, ja pani to poprowadzę, chętnie opłacę pani domenę, będę to pozycjonował, super, zróbmy to. I to, co wspomniałam, zaczęli pojawiać się nie tylko stricto sponsorzy, tylko osoby, które powiedziały, pani Agnieszko, kasy to niekoniecznie, ale zawiozę, przywiozę, kupię stroje, nakarmię i takich działaczy, ja to mówię przyjaciół klubu, mamy bardzo dużo, jestem im za to mega wdzięczna, ale gdyby nie czuli, że tu się coś dobrego dzieje, to by nam tego nie dali zwyczajnie. I to jest fajne, także ostatnio miałam przyjemność spotkać się ze starym znajomym, nie zdradzę, ale znanym działaczem, przyjechał i mówi, raz do roku pani jestem i co chwilę jest coś nowego. I to też jest taki miód na moje serce, że to widać. Bo ten, kto przychodzi codziennie na boisko, no to też to widzi, ale to jest trochę tak jak z rosnącym dzieckiem. Mamy je na co dzień, nie widzimy tego, a ktoś, kto widzi je raz na jakiś czas, mówi wow, ale urosło. I to na skrze troszeczkę też tak działa. I na pewno, już troszeczkę odbiegam od pytania, ale na pewno ten podział obowiązków, ja powiedziałam jasno, czym się będę zajmować, a czym mają zająć się inni. I rozmowa piłkarska jak najbardziej, ale myślę, że chętnie bym się wspomogła przy takim wywiadzie, żeby na przykład przyszedł ze mną czy mój trener, bo to jest jego zadanie. To jest jego zadanie, nie wiem jak inni prezesi, ale ja raczej do szatni nie wchodzę, chyba że jestem o to poproszona, a są takie sytuacje, różne są sytuacje, ale zdarzają się, że trzeba do tej szatni wejść i parę słów, czy to motywacyjnych, czy w innym zakresie do chłopaków powiedzieć, aczkolwiek też nie
nie odpuszcza. Moja rola się nie sprowadza do tego, że idę, oglądam mecz, bywam na treningach, oglądam, śledzę, życzę sobie statystyk, sprawdzam obecność, pytam się najpierw trenera, co się dzieje, że tu widzę dużo minusów. Znam sytuację bez wątpienia każdego zawodnika, mówimy teraz o seniorach, który u nas jest. Często znamy rodziny, dzieci, dziadków, bo oni jak do nas przychodzą, to już wiedzą po tym, jak wypromowaliśmy sobie Skrę Wojnowice, czego tu mogą oczekiwać. I jest krótka piłka. Jestem tu, bo chcę tu grać. Chcę wejść w tą waszą rodzinę, chociaż zdarzyli mi się panowie, którzy z ciekawości przyszli. To były krótkie epizody, ale większość tych chłopaków, które u nas są, ja jestem im dozgonnie wdzięczna, bo ja nie muszę w ogóle nad nimi pracować. Oni są, frekwencja na treningach jest, wynik, jeśli o mnie chodzi, jest jakiś cel oczywiście postawiony trenerowi, ale nie pompujmy tego, róbmy to, co robimy dobrze. Przyjdzie może kiedyś czas na więcej, ale to jeszcze spokojniej, nie teraz. Jestem zadowolona z tego, jak trener pracuje, ten poprzedni i cały zespół, który jest zatrudniony, a obecnie łącząc to z akademią jest czterech panów, każdy wie, co ma robić i myślę, odważę się tak powiedzieć, że oni nie przychodzą do nas do pracy. Oni to robią z taką pasją i chcieli tu być. Oprócz jednej trudnej rozmowy, kiedy zatrudniałam trenera, nie znaliśmy się i musieliśmy się troszeczkę dotrzeć. On już też na pewno nie przychodzi do pracy. I to tak się mówi, przychodzą, bo chcą tu konkretnie ze mną to budować. I oni mi to mówią, to jest przemiłe i przefantastyczne. I to samo jest z chłopakami. Jeżeli ja słyszę, bo to też jest działka, nie moja, robimy taki transfer, ściągamy tego, bierzemy tego, a ten chce odejść. Ja też z nimi rozmawiam. Nie ma tak, że tak w 100% decydują osoby trenera, tudzież wiceprezes też jest za to odpowiedzialny. Ja mówię, panowie, mimo wszystko chcę mieć kontrolę nad wszystkim. Rozmowa ze mną w drugiej linii, będziemy patrzeć co dalej. Także mimo iż trener ma swoje stricto sportowe zadanie, on prowadzi szatnie, on jest na boisku, nic o nas beze mnie. Widać, że naprawdę trudno jest nawet pani przerwać, bo było pani cały czas monologiem. Ale jeszcze zadam takie oczywiście najistotniejsze, można powiedzieć, pytanie, bo nasz projekt oczywiście wiąże się z nowelizacją ustawy, którą wprowadził niedawno rząd odnośnie kobiet właśnie w związkach sportowych, bowiem 30% teraz zarządu będą miały stanowić kobiety w zarządzie w związkach sportowych. To też się budzi z pewnymi kontrowersjami, tak to nazwijmy. Tak jak zaczęliśmy zresztą na początku, wielu mężczyzn nie zdaje sobie sprawy albo nawet nie dopuszcza do myśli, że kobiety mogłyby w tym polskim sporcie rządzić. Jaki w ogóle właśnie ma pani na to pogląd? No tak jak wspomniałam, że kobiety sprawdzają się niemniej jak mężczyźni na kierowniczych stanowiskach. Ja to popieram, bo ja myślę, że może my trochę spokojniej do tego podchodzimy. Właśnie dokładnie to, co pan powiedział. Z tej strony takiej trochę matczynej możemy się zająć wieloma rzeczami, którymi niekoniecznie panowie działacze, wieloletni często działacze myślą w ten sposób. Czyli takie szablonowe myślenie wyłączone. Kobiety zupełnie na pewno inaczej popatrzą na ten aspekt i jak najbardziej. Ja nawet namawiam dwie koleżanki związane z innymi klubami, ale wiem, że są mocno tam zaangażowane. Wiem, że w wielu klubach funkcje skarbników czy gdzieś tam w zarządzie są te kobiety, bo też już je zdążyłam poznać i jak najbardziej to popieram. Niech, jeżeli nie chcą wejść na pierestał albo panowie nie wybiorą tych kobiet jako liderki, niech zajmują miejsca przy sporcie, mówimy teraz konkretnie w piłce, nie bójmy się tej piłki. Ja się troszeczkę bałam, nic bardziej mylnego. Myślę, że to jest jeden z lepszych projektów w moim życiu. To może już tak na koniec, bo rozmawiamy już naprawdę długo. Jakie jeszcze działania chciałaby pani wdrożyć w przyszłości w tym klubie? Jest pani 4 lata, opowiada, widać pani o tym klubie jako, można powiedzieć, połowie albo całym swoim życiu. Widać, że pani tym żyje od A do Z. Natomiast co jeszcze chciałaby pani wdrożyć takiego, czego nie udało się wdrożyć do tej sesji, co jeszcze by pani chciała albo poprawić, albo zupełnie nowego wdrożyć w tym klubie? Na pewno, jeśli chodzi o seniorów, na razie jest dobrze.
oni jakby mają oczekiwania, a ja je bardzo bym chciała spełnić, czyli jeszcze umocnić im infrastrukturę, obiecałam może nie nowe boiska, ale na pewno nowe bramki, bo mamy mnóstwo sprzętu, ale dla Akademii, seniorzy ostatnio musieli poczekać. Obiecałam nową, drugą trybunę, aby uzupełnić pierwszą i w mojej głowie jest niepełnowymiarowy mały orlik przy boisku treningowym. Czyli przebudowa Akademii. I szukam na to pieniędzy i właśnie o tej Akademii, jeżeli o planach, to zdecydowanie Akademia. Bawiliśmy się bardzo długo w piłkę. Było widać, że tym dzieciom sprawia to ogrom radości. Rodzice też nie wywierali presji, że już koniecznie rywalizacja, zapisz ich, gramy. Szukaliśmy sobie turniej komercyjnych, takich, żeby te nasze dzieciaczki pokazywać. Nie udało nam się z juniorem starszym, przez jeden sezon pograły chłopaki, rozjechały mi się po maturze na studia w różne części Polski. Teraz wracamy do gry, jest młodzik, radzi sobie na razie jak sobie radzi, ale frekwencja jest cały czas stuprocentowa, wierzę w tych małych chłopaków. I tu bym chciała na tym się skupić. Rozbudujmy to, pokażmy się szerzej. Wkrótce już zgłosimy, myślę, że wszystkie kategorie, jeśli chodzi o Akademię, bo jesteśmy już na to gotowi. Brakowało nam ludzi do pracy. W tym roku jest komplet, było dwóch trenerów, jest czterech. Mają na to czas, mają chęci, dostali takie cele, więc ten 2025 na pewno pod kątem Akademii, a ja postaram się tą drugą trybunę postawić. Dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj pierwsza z aktualnych 26 prezesek na Dolnym Śląsku. Agnieszka Tarnowska, dziękujemy za miłą rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Do zobaczenia.